A, czekaj, się przybiorę. Witam Was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Ksiądz Marcin Przywara, z tej strony Palotyńskie Centrum Młodzieży Apostoł, Pallotti TV i Prosto w Serce. Nasze kolejne spotkanie... Rozpoczął się już wielki post. Chcemy patrzeć na Jezusa, który podejmuje to wyzwanie, i naśladować go, właśnie po to, by być coraz bardziej do niego podobnym. To jest w ogóle nasze chrześcijańskie zadanie: upodabniać swoje życie do Jezusa, do jego słów, gestów, do sposobu jego myślenia i postępowania. A że nie jest to proste, myślę, że wszyscy o tym doskonale wiemy, dlatego potrzebujemy pomocy. I wspaniałą pomocą właśnie w naśladowaniu Jezusa jest post który ma ograniczyć nieco moje serce, moje ciało, ma poskromić nieco moje zmysły, aby one wyostrzyły się na tego, który jest godzien uwagi, a mianowicie na niego samego, na Jezusa, na Boga obecnego w moim życiu. Co to jest post? No, tak jak już zacząłem, to jest odmówienie sobie czegoś dobrego, czegoś, co jest mi w pewnym sensie potrzebne. Jest to odmówienie sobie czegoś, co pozwoli mi więcej czasu spędzać na modlitwie, co pozwoli mi na przykład e, jakoś więcej refleksji poświęcić swojemu życiu, swojemu postępowaniu. Tak się przyjęło, że my generalnie myśląc o poście i o wyrzeczeniach wielkopostnych, myślimy o słodyczach, no okej, okay. ale tutaj pamiętaj o tym, że to słodycze to nie jest yy, pępek świata, i to nie jest tylko to, co możemy oddać Jezusowi w czasie wielkiego postu, bo może się okazać, że nie będę jadł cukierków, ale będę żył w permanentnej nienawiści do drugiego człowieka. No i te cukierki naprawdę niewiele tu zmienią. Post to jest odmówienie sobie czegoś dobrego. Więc na przykład odmawiam sobie czasu, który normalnie poświęcam na telewizję, po to. Aby w tym czasie pomóc moim bliskim, albo oddać się modlitwie, albo na przykład w poście decyduję się na codzienne spacery. Dzięki temu zadbam trochę o siebie, mogę kogoś na ten spacer zabrać, porozmawiać, pogłębić relacje. Jest to też post, jak najbardziej. Rezygnuję z czasu, który mógłbym w ten sposób spędzić inaczej. I tak dalej, i tak dalej. Mamy mnóstwo różnych możliwości. Pod warunkiem, że pomyślimy też, co jest dla nas akurat w tym momencie potrzebne, bo mamy tendencję do wybierania sobie postu, który nas nic nie kosztuje, a to nie jest post. Moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie i życzę nam wszystkim, by ten czas wielkiego postu był rzeczywistym czasem spotkania z Jezusem, który wychodzi na pustynię, żebyśmy tej pustyni jak najczęściej doświadczyli, by być jak najbardziej do Niego podobnym. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.